konsument XXI wieku. Czym sugeruje się, wybierając określony produkt? Z pewnością ceną, ale znaczenie ma też jakość, a coraz częściej miejsce produkcji. No przede wszystkim mi się wydaje, że krajowe, bo z tego prostego względu, że i wszelkiego rodzaju receptury smakowe i te inne dodatkowe sprawy najbardziej odpowiadają chyba raczej. No. Polskie to dobre? Raczej dobre. Przede wszystkim polski, przede wszystkim lokalny. A dlaczego? Co przemawia za tym, żeby ten polski produkt wybierać? Żeby popierać naszych producentów. Przykładem sklepów, w których można kupić produkty polskich, często lokalnych producentów, są te należące do tej sieci. Jakość i asortyment i dobór tych towarów powinny być najwyższej jakości, najwyższej próby i być porównywalnym jakością z produktami zagranicznymi, co dla polskich producentów dzisiaj nie jest żadnym kłopotem ani trudnością, dlatego że my również stosujemy najnowsze technologie, te, które w Europie i w świecie się stosuje. Wybieranie produktów tworzonych w Polsce niesie za sobą także szereg korzyści ekonomicznych. Płacąc za polskie produkty, zostawiamy nasze polskie pieniądze w obiegu wewnętrznym gospodarki, a to w konsekwencji przekłada się na wzrost produktu krajowego brutto, który jest sumą produktów i usług wytworzonych w naszym kraju. Ponadto poprawiamy bilans handlowy Polski. Wybieranie polskich produktów obecnie ułatwia szereg narzędzi, na przykład aplikacji dostępnych na smartfony, które po zeskanowaniu kodu kreskowego są w stanie w ciągu sekund sprawdzić kraj pochodzenia i produkcji danego artykułu. Pojawia mi się, że udział polskiego kapitału to jest 100%. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv